Krystyna Kurcza-Predlich to dziennikarka i reportażystka, wieloletnia korespondentka w Rosji. Jest m.in. autorką 700-stronicowej biografii Władimira Putina Wowa, Wołodia, Władimir, tajemnice Rosji Putina. Książka ukazała się w 2016 roku i ujawnia nieznane fakty z jego życia. Skąd wziął się w KGB, czy rzeczywiście wygrywał wybory, jak naprawdę rozpoczął wojnę w Czeczenii i w Ukrainie, jakie ma związki z Al-Kaidą i tak zwanym państwem islamskim, jakim był mężem, jakim jest ojcem. Pokazuje podszewkę dojścia do władzy Putina i zadając sobie pytanie, kim jest ten człowiek, jaka jest jego psychika, dlaczego akurat on jest tak strasznie okrutny. Bo to, że on jest z KGB, czyli dawnych strasznych służb specjalnych, wcale tego nie tłumaczy, bo nie on jeden we władzach rosyjskich, już postradzieckich, był z KGB, był tam premier Primakow, był minister spraw wewnętrznych Stiepaszyn. Żaden z nich nie odznaczał się okrucieństwem. Z kolei Piotr Brysacz jest współautorem książki Ani żadnej wyspy, rozmowy o Rosji i Ukrainie. Książka ukazała się w 2016 roku. Piotr Brysacz i Jędrzej Morawiecki pytają swoich rozmówców o przyczyny wojny i napięć między Rosją i Ukrainą, których początkiem były wydarzenia z 2013 roku na kijowskim Majdanie, a potem w 2014 aneksja Krymu. Wyszła nam opowieść o tym, dlaczego w zasadzie tak się stało? O mechanizmach, które za tym stoją i o potwornym grzechu zaniechania. To, że jest szaleniec, to nie wystarczy, bo my mówimy tak, Putin zajął część Ukrainy, Putin wszedł gdzieś tam, a my, co my z tym zrobiliśmy? To Krystyna Kurcza-Predlich w tej książce Ani żadnej wyspy, a potem już w tej swojej monumentalnej opowieści o Putinie, mówi wprost, a co zrobił Zachód? Na kolejne spotkanie autorskie Biblioteka zaprasza 25 maja. Gościem będzie Łukasz Orbitowski, a tematem najnowsza książka pisarza pod tytułem Chodź ze mną.